Cześć, witajcie w nowym filmiku. Zapraszam Was dzisiaj na haul zakupowy. Będzie to haul z Vinted i polskie marki. Połączyłam te dwa jakby haule, ponieważ po pierwsze nie ma aż tak dużo tych rzeczy, a po drugie jedną rzecz z polskiej marki kupiłam właśnie na Vinted, więc pomyślałam sobie, że zrobię z tego jeden film. I co, zaraz wskakuję w pierwszą rzecz, przymierzam ją i Wam się pokazuję. Natomiast jeszcze powiem Wam, co mam na ustach i na paznokciach, bo na pewno będą pytania. Jeśli chodzi o usta, to jest pomadka z Bourjois w numerze... numerze 10. Taka matowa, ja już mam ją kilka lat. A na paznokciach bardzo często pytacie mnie o ten lakier. Ja Wam ostatnio mówiłam we vlogu, że to jest mój ulubieniec. I to jest Delia, porcelanowy kwiat w numerze 04. Kupione w Rossmanie. Także dobra, wskakuję w spodenki, które widzicie i zaraz do Was wracam. I pierwszą rzeczą są te spodenki z Zary, mam jeans. Ja już mam takie ciemne szare i jasne szare. Bardzo dobrze mi się w nich chodzi, ponieważ one mają dość długie nogawki, więc ja mogę w nich spokojnie chodzić do pracy. Zobaczcie, nie widać w nich tyłka ani nic. Ta długość jest taka, bym powiedziała, bezpieczna. Ogólnie jest to taki luźny fason, więc też na upały fajnie. Mimo tego, że jest to jeans, noszą się naprawdę bardzo dobrze, nawet w tych wysokich temperaturach. Mają wysoki stan i powiem Wam, że kupiłam je nowiutkie z wszystkimi metkami. Oczywiście już tych metek nie ma, ponieważ ja je nosiłam. Natomiast jest to rozmiar 40. Ja wcześniej kupowałam 38 i trochę tak miałam takie obawy, czy one nie będą za duże, ale powiem Wam, że one się niczym nie różnią od rozmiaru 38. W pasie są dosłownie takie same, może na milimetry, ciut większe. I jedyna różnica to jest chyba tutaj. One są troszeczkę luźniejsze tu, ale też minimalnie. Także te rozmiary w Zarze są dziwne, więc warto czasami zaryzykować i właśnie wziąć sobie rozmiar większy. Tym bardziej, że to są tylko spodenki, one nie muszą być takie przylegające do ciała, szczególnie ten fason. Także spodenki są naprawdę fajne, bardzo dobrze mi się w nich chodzi. Jeżeli chciałybyście kupić takie nowe, no to one są w Zarze, ale one kosztują chyba 89 zł i z tego co widziałam, one teraz w tym sezonie letnim nie są przecenione. Ja jedne moje kupowałam chyba za 39 zł, ale to była chyba wyprzedaż jakaś jesienno-zimowa, także... Możecie polować też właśnie na Vinted, tam jest sporo takich rzeczy, także ja nie szukałam specjalnie spodenek, ja po prostu weszłam na tą główną stronę, bo wy mnie też często pytacie właśnie, jak ja kupuję na Vinted. Ja w ogóle dawno już nie kupowałam, to jest te rzeczy to są pierwsze rzeczy od dłuższego czasu, które kupiłam. I to są przypadki tak naprawdę. Wchodzę na tą główną stronę i jak zobaczę coś fajnego, to kupuję. I coś, co na przykład szukałam w sklepie stacjonarnym, nie mogłam znaleźć. Jeśli chodzi o spodenki, no to tych spodenek mogę mieć dużo, ponieważ ja chodzę codziennie, czasami się przebieram wieczorem, jak gdzieś jadę i też zakładam spodenki, bo są takie temperatury, że ja słuchajcie, postanowiłam, już Wam to też mówiłam, że nie będę chodziła w to lato w jeansach i póki co udaje mi się. Nawet jak jest trochę chłodniej, to ja zakładam właśnie tego typu spodenki i dłuższy rękaw i adidasy i czuję się w tym po prostu dobrze. Także to była pierwsza rzecz. Drugą rzecz chyba pokażę Wam z ręki, dlatego że to jest coś nietypowego. To jest taka narzutka na strój kąpielowy. Ja nigdy czegoś takiego nie miałam, ale ostatnio właśnie jak byłam na plaży, to też Wam opowiadałam, było tak gorąco, było 37 stopni i był taki moment, że chciałam się czymś nakryć, po prostu było mi już za gorąco, miałam wrażenie, że się palę, szczególnie tutaj ramiona i takie coś jest idealne. W sieciówkach ogólnie tego typu narzutki, sukienki na strój kąpielowy możecie kupić za około 80 zł, ja nie wiem, czy one są teraz na wyprzedażach, bo nie szukałam, a mi na Vinted udało się ją kupić naprawdę w bardzo niskiej cenie. Jak widzicie, jest biała. To jest taka w sumie firanka, można powiedzieć, ale wygląda naprawdę fajnie. Firma jakaś Janina, rozmiar L. L, ale to jest napisane 44-46, a mimo to zaryzykowałam i wzięłam. W sumie Wam przymierzę i pokażę, jak ona wygląda. Ma gumkę w pasie i jest taka mniej więcej do kolan. Zaraz Wam zresztą pokażę na sobie. W sumie kiedyś tam wcześniej gdzieś przeszła mi przez myśl taka sukienka w kolorze czarnym, ale teraz nawet się cieszę, że właśnie kupiłam białą, bo na plaży, na lato, jak będzie słońce, już sekundkę tylko sobie ją tak ułożę. Zobaczcie, mimo tego, że to jest taki duży rozmiar, to w ogóle tego nie widać. Wygląda naprawdę fajnie. O, coś takiego. Super po prostu. Także na te rozmiary tak do końca nie patrzcie, bo nie zawsze to się sprawdza. Ja bym powiedziała, że to jest takie... taka może L-ka, ale nie 44-46, także bardzo fajna rzecz i na pewno mi się w to lato przyda, także wskakuję teraz w koszulę. I kolejną rzeczą jest koszula z Zary, na razie Wam ją pokażę tak
po prostu jak ona wygląda, jak się ją założy. Natomiast zaraz powinna sobie rękawy, wsadzę ją do spodni, więc oczywiście będzie wyglądała inaczej. Kolor to jest taki bardzo jasny beż, ale taki nietypowy. On trochę wpada w żółty, co jest fajne. Taki bardzo surowy ten kolor, tylko że właśnie te surowe odcienie, one, znaczy kolory, one też mają różne odcienie. To jest zaraz 100% len, więc ona jest trochę sztywna. Teraz jest też po praniu, bo słuchajcie, ja ją kupiłam jako pierwszą rzecz z tych wszystkich z Vinted już jakiś czas temu i naprawdę nosiłam ją już kilka razy, prałam, także teraz jest prosto wyciągnięta z prania. To jest L-ka, ma bardzo długie rękawy, sama w sobie też jest długa. Czy ona prześwituje? No tak średnio. Tutaj są akurat te kieszenie, więc nie widać tego jakoś bardzo. Natomiast ja oczywiście rękawy, słuchajcie, podwijam, bo ja nie lubię mieć długich rękawów. Szczególnie jak noszę oversize'owe rzeczy, to zawsze jak się podwinie rękawy, to ta forma nie jest taka, wiecie, taka za duża, tylko to po prostu dobrze wygląda. A jak się ma szeroką bluzkę i jeszcze długie rękawy, to trochę tak wygląda aż za luzacko dla mnie. Także ja sobie jakoś byle jak podciągam te rękawy. Ona ma tu guziki, więc można oczywiście te guziki rozpiąć. Teraz ta koszula jest niewyprasowana, ale ona prawdopodobnie nigdy nie będzie wyprasowana, bo ja lnu nie prasuję, chyba żeby były takie mega gnioty od złożenia na przykład. No to wtedy tak, natomiast ja ją tak delikatnie, słuchajcie, w kostkę złożę do szafy i absolutnie z tym się nic nie dzieje. I tak jak mówiłam, jest bardzo długa, więc można albo sobie ją tutaj związać, ja akurat wsadziłam ją do spodenek i tak nosiłam, w ten sposób. Jest naprawdę, słuchajcie, fajna. Len jest po prostu super, ja już wam też to mówiłam. To jest ekstra materiał na upały i ja czasami zastanawiałam się, czemu ludzie na przykład, jak jest wysoka temperatura, nie chodzą w topach na ramionczkach, tylko mają długie koszule. Słuchajcie, jeśli jest upał na zewnątrz i macie lnianą koszulę, przykrywacie sobie na przykład nią ciało, tak jak teraz jestem ubrana, to wcale nie jest wam bardziej ciepło, tylko mam wrażenie, że jest wam jeszcze chłodniej wtedy, dlatego że chronicie skórę. Im bardziej słońce oddziaływuje na waszą skórę, tym bardziej jest wam gorąco. Ja tego nigdy nie wiedziałam, ja ostatnio o tym przeczytałam i to jest w ogóle w sumie logiczne, tak szczerze mówiąc. Z tym, że to musi być materiał naturalny, tak jak właśnie na przykład len. Ja oczywiście, jak jest 37 stopni, nie nosiłam koszuli linianej, ale jak było 20 pary, jak najbardziej. I słuchajcie, czułam się po prostu genialnie w tej koszuli, w tej czy w innej, którą mam. Także zobaczcie, tak to wygląda. Naprawdę fajna koszula, kupiona za grosze, więc warto polować. I mam jeszcze jedną koszulę lnianą, tylko w kolorze niebieskim. I już nie wskakuję i wam się pokazuje. Ta koszula jest wykonana również w 100% z lnu, także udało mi się kupić naprawdę mega, jeżeli chodzi o materiały, te ubrania. Firma to jest Marks & Spencer. Kolor przepiękny, to są takie paseczki biało-niebieskie. I to jest rozmiar 40. Muszę wam powiedzieć, że kupiłam ją na oko, były oczywiście wymiary podane, natomiast kupiłam ją na oko dlatego, że byłam w pracy i nie miałam jak siebie zmierzyć. Gdzieś tam mi świtało, jaki rozmiar mam tu, jaki tu, wiecie, ale jakoś tak stwierdziłam, że dobra. Przedział cenowy tych wszystkich ubrań to jest między 10 a 30 zł. Nie mówię wam, ile co kosztuje, bo to nie ma dla was jakby znaczenia, bo i tak już takich samych rzeczy nie kupicie. Ale są to raczej, no, niskie ceny jak na taką jakość i taki gatunek, bo te ubrania są naprawdę, słuchajcie, w bardzo, ale to bardzo dobrym stanie. Także jeśli chodzi o tę koszulę, to mimo tego, że to jest 40, ona jest dość mała. W sensie takim, że ona nie jest dla mnie za mała, ale i myślałam, że ona będzie bardziej oversize'owa i bardzo żałuję, bo powiem wam szczerze, że zastanawiam się, czy jej nie odsprzedać i nie wrzucić też na Vinted, bo ona jest cudowna, ale ja bym wolała, żeby ona była przynajmniej rozmiar większa. To jest takie, bym powiedziała, M. Ja bym tego nie nazwała L-ką. Ona ma też podwijane rękawy, tutaj ma taki pasek, możecie sobie to zapiąć, ja nigdy nie zapinam, raczej go chowam tutaj w ten materiał. Długości jest taki do bioder, troszeczkę jest krótsza niż właśnie ta z Zary. Też ją oczywiście można sobie schować do spodni. Ja jej jeszcze nie nosiłam, bo tak jak mówię, ona w sumie jako ostatnia chyba przyszła z tych wszystkich rzeczy, ale zastanawiam się, czy po prostu jej nie wrzucić na Vinted, więc jest naprawdę, słuchajcie, przepiękna. Bardzo żałuję, ale kurczę, no te rozmiary są takie dziwne, nie? Trochę. Bo no powiedzcie sami, L-ka, nie wiem, czy ktoś, kto nosi faktycznie L-kę, by w tą koszulę wszedł. Tym bardziej, że jest to materiał nierozciągliwy, więc dla mnie to jest takie typowe 38. Także to już była ostatnia rzecz z Vinted i teraz przejdźmy może do rzeczy z polskich sklepów. Zacznę od torebki Fabiola. Ja wiem, że większość z was ogląda mnie regularnie i na bieżąco wszystkie filmiki, więc już widziałyście tę torebkę.
Ale chcę pokazać w zasadzie dla nowych widzów, bo ja ostatnio rzadko w ogóle pokazuję się z jakimikolwiek torebkami, bo było gorąco i jedyną torebką, którą nosiłam, była tamta torebka, o której zaraz Wam powiem. Natomiast jeśli chodzi o Fabiolę, model oczywiście zostawię Wam na dole, bo nie pamiętam. W każdym razie ta torebka jest naprawdę super, jest pięknie wykonana. To jest ten chyba rozmiar, nie wiem teraz, S-ka albo M-ka, już dobrze, wszystko Wam napiszę na dole. Natomiast skóra jest lakierowana, dodatki są złote. Ta torebka jest bardzo efektowna, ale jak będziecie kupować tę torebkę, to weźcie pod uwagę to, że ona jest masywna, duża i ciężka. To nie jest torebunia, to jest po prostu torba, która mieści w środku naprawdę dużo rzeczy, wbrew pozorom. No i ma długi, szeroki pasek, który również może tutaj obcierać, jak jest gorąco. Dlatego ja staram się, słuchajcie, na upały jej nie nosić, bo zresztą jakoś ta skóra lakierowana mi nie pasuje do takich wysokich temperatur, jakie są ostatnio u nas. Także póki co wisi i czeka albo na wieczorne wyjścia, albo po prostu na chłodniejsze dni. Jest naprawdę fajna i wydaje mi się, że warto za nią dać te 250 zł. Często też ostatnio na stronie Fabiola są promocje. Ostatnio na przykład było 15% na każdy produkt i darmowa wysyłka, więc to jest naprawdę ekstra moim zdaniem. Także z tej torebki póki co jestem bardzo zadowolona, mimo tego tutaj małego defektu, jakim jest to obcieranie. Zobaczymy, może to faktycznie gdzieś tam się wyrobi. Natomiast jeśli chodzi ogólnie o wygląd, to torebka jest po prostu bardzo, ale to bardzo ładna. Ale właśnie, ja z racji tego, że są te upały, dzisiaj jest troszeczkę chłodniej, to kupiłam, ale to już naprawdę, słuchajcie, dawno temu, taką torbę. To jest torba z polskiej firmy Shopping Center 9. Ja w ogóle nie wiedziałam, że jest polska firma. I jak zobaczyłam tę torbę, to pomyślałam, kurczę, wezmę, ona jest idealna na lato. I słuchajcie, od kiedy ją kupiłam, czyli jakiś miesiąc temu, noszę ją dzień w dzień. Nie wiem, czy zwróciłyście uwagę na Instagramie na moich zdjęciach, ja ją mam na chyba dwóch czy trzech zdjęciach, ale nie widać jej, bo ona się wtapia w ubrania. Jak noszę jakieś takie jasne koszule, to jej praktycznie w ogóle nie widać. I to jest taki typ torebki, trochę taki shopper na zakupy. Nie spodziewałabym się, że będę nosiła taką torbę i to wszędzie, bo ja z nią chodzę do pracy, po pracy, na zakupy, po prostu wszędzie. Ona jest wykonana w 100% z bawełny. Można ją prać w pralce, prasować, ja akurat jej nie wyprasowałam, natomiast można ją prasować, jak ktoś chce. Ona nie ma tutaj tego dołu, więc jest trochę takim workiem. Ja Wam zawsze mówiłam, że nie lubię takich toreb, ale mówię, przez te upały, przez tą pogodę jakoś tak zmieniło mi się i po prostu uwielbiam, słuchajcie, tę torbę. Ona występuje w dwóch wersjach, w sensie są dwa napisy tutaj. Jest Los Angeles i chyba New York, jak się nie mylę. Fajna, naprawdę jest fajna. Ja czasami, słuchajcie, włożę sobie do niej taki mały ręcznik beżowy, żeby właśnie ona nabrała trochę takiej formy. Mówię, w zależności co do niej wrzucicie i jakie macie obciążenie, to ona tak się układa, ale jest naprawdę super. Jedynym minusem jest ten jasny kolor, bo jak ktoś tak jak ja chodzi ubrany na ciemno, to niestety, ale trzeba uważać, bo ona tutaj farbuje. Teraz chyba też mam delikatnie zafarbowaną, a nie, wydaje mi się, jak się coś tutaj odbija. W każdym razie ostatnio właśnie miałam od ciemnych spodni i od ciemnych shortów. Także musiałam ją wyprać szybko i wrzuciłam trochę odplamiacza, oczywiście wszystko zeszło, to nie ma problemu, tylko no musicie na to zwracać uwagę. Jak nosicie jasne rzeczy, to super, ale przy ciemnych niestety trzeba uważać. Także słuchajcie, torba jest super, kosztowała 49 zł, także wydaje mi się, że spoko cena i na pewno będę ją, słuchajcie, nosiła przez cały sezon i jeszcze przynajmniej w przyszłym roku, na pewno, bo ona raczej nie wygląda na taką, co by miała się teraz zniszczyć, zresztą tutaj by miało się zniszczyć. O, tutaj jest ta marka, to Wam pokażę. Tak się nazywa, Shopping Center. Ja słyszałam o tej firmie, natomiast w życiu bym nie pomyślała, słuchajcie, że to jest polska firma. I właśnie, z tej firmy też kupiłam sobie t-shirt. One też są dość popularne i już nieraz gdzieś tam mi się przebijały na YouTubie. Ja oczywiście wzięłam kolor czarny, natomiast generalnie polowałam na taką w paski, ale jest cały czas niedostępna. I słuchajcie, to jest t-shirt z krótkim rękawem, wykonany w 100% z bawełny. Teraz nie pamiętam, czy tam jest jakaś rozmiarówka tych t-shirtów, bo część rzeczy u nich jest taka uniwersalna, a część rzeczy właśnie jest S albo M. I teraz nie wiem, czy ja wzięłam M-kę, może ja jej wzięłam M-kę w sumie. Natomiast ta koszulka jest o tyle ładna, że zobaczcie, jakie ona ma plecy. Jest tutaj tak mocno wycięta i wygląda przepięknie. Zresztą zaraz ją ubiorę i zobaczycie, jak ona wygląda na mnie.
I słuchajcie, tak ona wygląda. Teoretycznie jakbym miała mniejszy rozmiar, to też by było pewnie ok. Ja ogólnie jeszcze jej nie nosiłam, bo słuchajcie, było tak gorąco, że ona ma gdzieś tutaj o metkę, także jeszcze jej nie nosiłam. Zostawiłam ją sobie na troszeczkę chłodniejsze dni, które mam nadzieję, że kiedyś nadejdą. W każdym razie, ona generalnie jest... jest tak skonstruowana, żeby nosić ją na dwa sposoby. Można mieć z przodu ten dekolt albo z tyłu, ale akurat modelki miały z tyłu i mi się to bardzo spodobało, bo zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Nie wiem, czy mi akurat wystaje tutaj stanik, ale chyba nie, bo ten dekolt nie jest aż tak duży. Chyba, żebym ją jeszcze bardziej tutaj z przodu naciągnęła, no to może... Ale nie, raczej nie, bo tu mam stanik, a tutaj się kończy bluzka. Słuchajcie, wygląda to po prostu przepięknie. Ona w ogóle jest bardzo szeroka sama w sobie, zobaczcie. Ale jak się założy, to jakoś tak ładnie się układa na ciele i mam wrażenie, że wygląda naprawdę, słuchajcie, fajnie. Bawełna jest mega przyjemna, to nie jest jakaś taka bardzo gruba bawełna. To jest po prostu coś takiego bardzo miłego dla ciała, co troszeczkę podchodzi nawet pod taką wiskozę, bo w sumie ja, jak wiecie, za bawełną nie przepadam, ale ta jest wyjątkowo miła i te koszulki kosztują około 100, chyba 99 zł. Jak robicie pierwsze zamówienie i się tam zapiszecie do ich newslettera, to chyba dostajecie 10% zniżki, także zawsze coś. Ja wzięłam na próbę, dlatego że no często ktoś mi pisze, żebym kupiła coś droższego, bo będzie lepsze na lata i tak dalej, więc testuję, nie kupuję tego, jak widzicie, dużo, ale chociaż spróbuję raz na jakiś czas kupić coś właśnie lepszego, zobaczymy, czy faktycznie po praniu, noszeniu będzie lepsze, czy niekoniecznie. No dla mnie 100 zł za koszulkę to jest dość dużo, zawsze jednak zamykałam się w tej kwocie 50 zł za t-shirt, no tutaj 100, zobaczymy. Jest efektowny, jest bardzo ładny, więc mam nadzieję, że faktycznie będzie mi się go dobrze nosiło. Te rzeczy w ogóle na stronie występują właśnie w takich podstawowych kolorach. Czarne, beże, białe, khaki i w paski. Są też takie bluzki z długim rękawem. Ja oczywiście na pewno kupię też taką z długim rękawem, ale mam zamiar kupić właśnie taką czarną w białe paski, natomiast one są ciągle niedostępne i trochę się dziwię, bo jeżeli to jest polska marka, to w sumie... Czemu tego nie ma na stanie? Nie wiem, jakoś tak trochę dziwnie, nie? Z tego co widzę, to jest to bardzo w ogóle chodliwy towar, jeśli chodzi o tą bluzkę w paski, bo jak się raz pojawiła, to słuchajcie, zniknęła w sekundę, także chyba, czy dwa razy nawet się pojawiła, bo ja mam powiadomienie włączone i słuchajcie, nawet nie zdążyłam wejść na stronę, już jej nie było, także nie wiem czemu tak jest, że rzeczy, które są najbardziej jakby na topie, znikają i już się potem nie pojawiają, także no ale są te podstawowe kolory, jakby ktoś chciał, no to... No to są dostępne i słuchajcie, ostatnia rzecz to jest sukienka. Sukienkę, którą zaraz zobaczycie, widziałam już kilkakrotnie na YouTubie, na różnych stronach internetowych i nigdy jakby się nią nie zainteresowałam, bo gdzieś tam w głowie miałam, że to jest pewnie jakaś droga suknia i w ogóle no. Natomiast okazało się, gdzieś tam w końcu zobaczyłam u kogoś na filmiku, że jest to sukienka z polskiej marki Na Oko. Oczywiście ja takiej firmy nigdy nie, o takiej firmie nigdy nie słyszałam, nie znałam tej firmy. I weszłam sobie na stronę i zobaczyłam, że niestety akurat ten model w kolorze czarnym jest niedostępny. To była chyba jakaś, tak mi się wydaje, że to była jakaś kolekcja zeszłoroczna, bo właśnie w zeszłym roku ona mi się często pojawiała gdzieś tam w internecie. I słuchajcie, weszłam na Vinted i akurat tego dnia była taka jedna na Vinted. Słuchajcie, mam ją podwiniętą, żeby Franusia przypadkiem nie przyszła i nie ugryzła. To jest sukienka wykonana w 100% z wiskozy, ma bardzo miły materiał, jest z przodu krótsza, z tyłu dłuższa, ma piękne wycięte plecy, co zaraz zobaczycie, bo tutaj pewnie tego nie widać, ale jak założę, to zobaczycie, jak to pięknie wygląda na kimś, jak się po prostu założy tę sukienkę. I słuchajcie, udało mi się ją kupić fartem, dlatego że ona jest praktycznie... jak nowa, nie wiem, czy ktoś ją w ogóle nosił, w ogóle bardzo miła pani. Zresztą wszystkie panie, z którymi miałam kontakt na Vinted, były naprawdę przemiłe i od razu dosłownie następnego dnia wysłały mi te rzeczy. I właśnie ta również napisała, że po prostu ta sukienka jest dla niej za duża, bo to jest... Ja też nie wiem, czy oni tu mają jakieś rozmiary, słuchajcie. Tutaj nic nie jest napisane, to jest tylko taka metka. Czekajcie, chcę wam to pokazać, bo jest naprawdę fajna. O, tak to wygląda. Niestety nie ma tu żadnego rozmiaru, więc ja nie wiem, czy to jest one size, czy tu są jakieś rozmiarówki, natomiast ta pani stwierdziła, że dla niej jest za duża, dlatego sprzedaje. I te sukienki normalnie kosztują około 250 zł, no te polskie marki niestety no, są droższe, a ja ją kupiłam na Vinted za 100 zł, także słuchajcie, wskakuję w nią i teraz wam się pokazuję. I słuchajcie, już mam tę sukienkę na sobie, oczywiście tutaj nie możecie mieć za bardzo bielizny, dlatego że, zobaczcie, tak wygląda tył.
przepiękne wycięte plecy. Ja ostatnio mam fazę na takie wycięcia na plecach, tak jak mam fazę na len, tak samo właśnie na gołe plecy, odkryte plecy. I ta sukienka właśnie takie plecy ma. Tak jak Wam mówiłam, z przodu jest krótsza, z tyłu jest dłuższa, prawie do kostek jest z tyłu, a ja mam 1,75 m. I one występują chyba teraz, są na stronie internetowej, ale występują w innych kolorach. Właśnie nie widziałam czarnej, więc tak jak mówię, wydaje mi się, że to jest kolekcja chyba zeszłego roku. Ale słuchajcie, ona jest genialna. Ona ma tak przemiły ten materiał. Z racji tego, że jest to wiskoza i materiał jest jednokolorowy, czarny, to trochę gdzieś tam te gnioty widać, ale jakoś mi to specjalnie nie przeszkadza. Wy wiecie, że ja na tym punkcie nie jestem przeczulona. Można do niej założyć oczywiście nerkę, torebkę i to od razu inaczej wygląda. Na przykład taką, zobaczcie, przepiękna jest ta sukienka, bardzo mi się podoba. Cena 100 zł może i wysoka, natomiast, a 250 to już w ogóle wysoka cena, ale z drugiej strony może warto faktycznie kupić jedną taką fajniejszą sukienkę i mieć ją na dłuższy czas, nie wiem. Zresztą zobaczymy, czy ona będzie na dłuższy czas, natomiast dziewczyny, które mają te rzeczy z tej firmy, mówiły, że one są naprawdę bardzo dobrej jakości, także no jestem mega zadowolona z zakupu. I to już jest wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Oczywiście nie zostawię Wam linków do tych rzeczy, no bo te rzeczy są niedostępne, bo są z drugiej ręki. Zostawię Wam link do torebki Fabiola, do tej torebki jasnej oraz do tej bluzki z wycięciem na plecach. Dlatego, że no te rzeczy są w sprzedaży ciągłej, więc jakbyście były zainteresowane, to możecie sobie zerknąć. Co do reszty rzeczy, to nie chcę Was zachęcać do szperania na Vinted, dlatego że po pierwsze Vinted jest zgubne, po drugie można różnie trafić, zresztą opowiadałyście mi różne Wasze historie, kiedy trafiłyście naprawdę na, no na oszustów, no tego nie da się inaczej nazwać, także nie będę Was zachęcała do tego, ale może jakbyście się przeszły do lumpeksów, to też znajdziecie takie rzeczy. Ja niestety nie mam czasu na chodzenie po lumpeksach, bo jest taki szał na te lumpy, że jak nie pójdzie się z samego rana, to nic się nie kupi. Także tam jest po prostu u mnie w lumpeksach od 8 rano są takie kolejki, bo ostatnio jak szłam do laboratorium, to chciałam wejść. I coś tam sobie upatrzyłam na wystawie i słuchajcie, o 8:03 weszłam i już tego nie było. Także no, dla mnie akurat jest zdecydowanie lepszą formą zakupów jest Vinted, bo mogę w każdej chwili sobie wejść i poszperać i coś kupić, także dobra, to już jest wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało, jeśli tak zostawcie łapki w górę i serdecznie Was zapraszam na kolejne filmiki. Do zobaczenia, pa!